Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Kochani, kończymy rekolekcje wielkopostne, nasze parafialne. I otrzymujemy trudne słowo w tym dniu ostatnim naszych rekolekcji, ale to słowo jest dla nas posłaniem. To nie jest tak, żebyśmy mogli dzisiaj zaśpiewać, albo przynajmniej ja, to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Bo rekolekcje niczego nie kończą, ale dopiero zaczynają. Rekolekcje to jest kolejny początek w naszym życiu. Na koniec mszy świętej usłyszymy: idźcie w pokoju Chrystusa. Otrzymamy błogosławieństwo, które ma nas posłać. Posłać do naszych domów, do naszych miejsc pracy, do naszej parafii, do naszego kościoła. Jezus nam daje dzisiaj kilka takich ważnych wskazówek, na czym to posłanie ma polegać. Na czym też ma polegać życie chrześcijańskie. Na początku słyszymy, jak Jezus mówi, że Syn nie może nic zrobić bez Ojca. Jego działanie bierze się ze wspólnoty, z więzi z Ojcem. To Ojciec wskazuje Jezusowi działanie.
To bycie razem z Ojcem jest kluczowym, jest takim kluczem do działania. Tą komunią, która łączy Jezusa z Ojcem, jest modlitwa. Jezus nic nie robi bez modlitwy. Zanim nie porozmawia z Ojcem. I kiedy patrzymy na kartę Ewangelii, to właśnie czy przed jakimiś wielkimi dziełami, wydarzeniami lub po tych dziełach Jezus zawsze szedł na całonocną rozmowę z Ojcem. Jezus nic nie zrobił bez modlitwy, a co dopiero my. Bo jak to właśnie odnieść do nas? To Słowo nas zaprasza do tego, żebyśmy nie zaczynali dnia i nie kończyli bez modlitwy. Niczego nie zaczynajmy bez modlitwy. Pamiętam, jak kiedyś przeczytałem świadectwo wydarzenia, kiedy matka Teresa z Kalkuty, dzisiaj już święta, przybyła do Polski i miała spotkanie z księżmi. No i mówiła do, właśnie do tych księży, do duchowieństwa, że każdy ksiądz powinien dziennie co najmniej 2 godziny się modlić. Że to jest taki obowiązek księdza. I jeden z księży podniósł rękę i mówi: proszę siostry, ja nie mam czasu na modlitwę. Buduję kościół, uczę w szkole, mam grupy, wspólnoty parafialne, jestem proboszczem, mam mnóstwo obowiązków. Nie mam czasu się modlić. Wtedy matka Teresa z Kalkuty powiedziała: to proszę księdza, proszę się modlić 4 godziny dziennie. Im więcej działania w naszym życiu, tym więcej powinny być modlitwy. Bo owocność naszego działania, nie tylko w Kościele, zależy od modlitwy. I to, co jest siłą nas, siłą też Kościoła, to nie wydarzenia, to nie eventy. To nie kolejne spotkania, kolejne wydarzenie, ale modlitwa. I siłą naszego życia jest też modlitwa. Im więcej robimy, im więcej jesteśmy za coś, za kogoś odpowiedzialni, to potrzebujemy więcej modlitwy. Nie widzimy owoców, bo się nie modlimy. Wkładamy mnóstwo ludzkich wysiłków w budowanie małżeństwa, rodziny, wspólnoty, w budowaniu domów, więzi. Ale jak się nie modlimy, to nie powiem, co to wszystko jest warte. Tak naprawdę. Nie widzimy skutków tego naszego działania, bo się nie modlimy. Jesteśmy wielcy i silni nie wtedy, kiedy nas na wszystko stać. Kiedy ludzie się nas boją, kiedy mamy jakiś autorytet, kiedy mamy jakąś siłę fizyczną, albo mamy ludzi, którzy są wobec nas zależni. Ale jesteśmy wielcy wtedy, kiedy się modlimy, kiedy potrafimy uklęknąć. Siłą człowieka jestem wtedy najbardziej silny, kiedy potrafię uklęknąć. Pięknie o tym nam mówił dzisiaj już święty papież, Jan 23, papież uśmiechu, tak go nazywaliśmy, nazywamy wciąż, który powiedział: człowiek nigdy nie jest tak wielki, jak wtedy, kiedy klęczy przed Bogiem. Człowiek nigdy nie jest tak wielki, jak wtedy, kiedy klęczy przed Panem Bogiem. Nie wtedy, kiedy wymachuje ręką, nie wtedy, kiedy grozi, kiedy wszyscy drżą na jego widok, tylko wtedy, kiedy klęczy. Jaką siłą jest modlitwa w małżeństwie i w rodzinie? Małżeństwo wtedy jest silne i wtedy jest bliskie sobie, kiedy jest modlitwa. Pamiętamy tą przypowieść Jezusa o 2 domach, które ludzie wybudowali. Jeden był na piasku zbudowany, a drugi na skalę. W jeden i w drugi dom uderzyły burze, wichry i deszcze. W jeden i drugi. To nie jest tak, że jak pójdę za Panem Bogiem, to mam życie beztroskie, usłane płatkami róż. Ale jak swoje życie buduję na skalę, jak swoją rodzinę buduję na skalę, jak swoje małżeństwo, swoje kapłaństwo, swoje życie zakonne buduję na skalę, to może przyjść burza, a nie grzmi. Przyjdą wichry, niech wieje. Nic się nie stanie. Może jedna dachóweczka spadnie.
to się ją założy. Ale jak nie ma we mnie modlitwy, to po człowieku. To nas wyłoży na łopatki. Raz, dwa. Modlitwa to jest takie scalanie. Wierna modlitwa to jest taka cegiełka po cegiełce, taki kamyczek do kamyczka, takie scalanie siebie, scalanie z tego też, gdzie żyje, swojego małżeństwa i swojej rodziny. To jest niezwykły paradoks, ale właśnie dzięki modlitwie jesteśmy bliżej siebie. Im więcej jest modlitwy w rodzinie, w małżeństwie, tym ludzie są bliżej siebie. Bo modlitwa uczy bliskości wobec siebie, uczy też szacunku wobec siebie. I dzieci czują się bezpiecznie. Czują się o wiele bardziej bezpiecznie, kiedy widzą rodziców, którzy się modlą. To dzieci mówią, że w takim domu czujemy się bezpiecznie, naprawdę. Kiedy widzę swoich rodziców, którzy klękają u kratek konfesjonału, kiedy widzę swoich rodziców, którzy idą w kolejce, żeby przyjąć komunię świętą, to jest siła rodziny, kochani. To, co mówił Jan Paweł II, rodzina silna Bogiem. Nie ma większego autorytetu taty, ojca, kiedy dzieci widzą go klęczącego na modlitwie. To jest największy autorytet. Tak jak mówią nam badania statystyczne, że jak jest rodzina, jak mama idzie do kościoła, to tam 30% dzieci idzie do tego kościoła. Ale jak tata idzie do kościoła, to idzie 80%. Jaka siła jest w ojcu rodziny, który potrafi uczynić centrum swojego życia jako Pana Boga, który potrafi uklęknąć. Pewnie nieraz czytaliście to świadectwo Jana Pawła II jako młodego Karola Wojtyły, który wpatrywał się w swojego ojca, kiedy mieszkali już w Krakowie, kiedy tata wracał codziennie z pracy, umęczony. I co pierwsze robił? Nie kładł się do łóżka, albo jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, do fotela, żeby włączyć telewizor i jeszcze do szklanki schłodzony napój sobie wlać, żeby to wszystko jeszcze było, żeby najlepiej, nie? Żeby to jeszcze żona przypilnowała, żeby to było. Tylko Karol Wojtyła wspominał, że mówi, mało rzeczy wspomina z dzieciństwa, ale ten obraz w nim najmocniej utkwił, kiedy tata wracał z pracy i pierwsze klękał do modlitwy. I mówi, kiedy jako mały Karol budził się, to pierwszy widok poranka w jego domu widział klęczącego tatę. I to przez to, kim potem był Karol Wojtyła, wszystkie jego zdolności, potem kiedy został księdzem, biskupem, kardynałem, potem papieżem, to brał siłę z tego świadectwa tego ojca. Ze świadectwa, które wyniósł z domu swojego. Dlatego pierwszym kościołem, pierwszą amboną jesteście rodzice wy. Pierwsze kazania wygłosicie. Nie? Najprostszym, najmocniejszym krokiem do udanego, szczęśliwego małżeństwa, do udanej, szczęśliwej rodziny, bo dzisiaj mamy mnóstwo książek, pójdziemy do jakiejkolwiek księgarni, 10 kroków do udanego małżeństwa. Jest tylko jeden krok do udanego małżeństwa. To jest krok, żeby uklęknąć. Dlaczego? Bo kiedy klęczymy, to trzeba się przyznać, że nie jestem samowystarczalny. Dlatego tak może nas wielu boi się uklęknąć. Bo muszę się przyznać, że jestem od kogoś zależny, że potrzebuję pomocy, że nie jestem samowystarczalny. Uklęknąć to poprosić o pomoc, to wyznać swoją słabość. Ale to jest najpiękniejsze wyznanie słabości, najpiękniejszy gest w moim życiu. O tym mówiła i uczyła nas święta Teresa z Awila, wielka mistyczka, doktor kościoła żyjąca w Hiszpanii, kiedy powiedziała, sama jestem nikim, sama jestem zerem. Ale z Bogiem stanowimy większość. To ona jest tą autorką tych słów solo Dios basta. Bóg sam wystarczy. To ona jest, jakby jej słowa są dzisiaj też jakby takim podstawą do pieśni, która potem ułożyła wspólnota w stezę. Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia. Bogu zaufaj, nic ci nie grozi. Bóg miłością jest. Z Bogiem stanowimy większość. Więź z Bogiem uczy nas też więzi z sobą samym. Jesteśmy wtedy silni. Dlatego potrzebujemy tej modlitwy. Potrzebujemy tej modlitwy rano, wieczorem.
Ja się boję otworzyć oczu, zanim się nie pomodlę. Nie mam tyle odwagi. Żyć bez modlitwy. Nawet powiedzieć: Panie Boże, ratuj. Bez znaku krzyża. Broń nas Boże, żebyśmy nie wstawali, żebyśmy wstawali z łóżka bez znaku krzyża. Żebyśmy wychodzili z domu bez znaku krzyża, bez modlitwy. Potrzebujemy tej modlitwy w działaniu, w tym wszystkim, co się w naszym życiu dzieje. I drugą rzeczą, którą mówi nam dzisiaj Jezus w Ewangelii, to mówi: nadchodzi godzina, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego. Jezus odkrywa, że Jego działaniem jest Jego Słowo. To Jego Słowo ma moc nawet wskrzeszać. Jego Słowo podnosi nawet umarłych. Jezus przychodzi, by nam ogłosić orędzie Ojca, orędzie, że jesteśmy kochani. Ale drodzy, trzeba nam uznać, że to Słowo jest do mnie. Jest o mnie i do mnie. To, co czytaliśmy w poniedziałek, dworzanin, który przychodzi do Jezusa, usłyszał, uwierzył Słowu Jezusa i został uzdrowiony Jego Syn, a On uwierzył i nawrócił się cały dom, cała rodzina. Chory z wczorajszej Ewangelii, który był chory przez 38 lat, uwierzył i wstał. Uwierzył, że to jest Słowo do niego. On całe życie był w sercu Biblii, pośród tych 5 krużganków, ale myślał, że to jest Słowo do kogo innego. Dopiero kiedy uwierzył, że to Słowo jest o nim i do niego, dopiero został uzdrowiony. My często jesteśmy w swoim życiu umarli. Grzech nas zabija. I taki obraz mi się gdzieś w sercu, gdzieś taki kreuje, tworzy, że my często przypominamy takich ludzi, którzy sobie wygodnie leżymy w trumnie naszego życia. Nie? Że często to nasze życie to już takie wegetowanie, już leżenie w tej trumnie. Zanim umrzemy śmiercią fizyczną, to już dawno jesteśmy umarli. I często przypominamy takie piękne egipskie sarkofagi. Wymalowane, pozłocone. Może koronka z tej trumienki wystaje trochę ozdobna. Kwiatuszek jeszcze przyczepimy sobie na trumience. Co z tego? Jak tam jest trup? Jak ktoś nie żyje? Jak już nie żyje? Jak już umarłem? I często takie nasze życie jest takim byciem w takim sarkofagu, w takim futerale. Dlatego potrzebujemy orędzia dobrej nowiny, by powstać z martwych, by powstać z tego grzechu. I co ważne, nie kiedyś, nie jutro. Jest taka znowu pieśń, której też nie lubię w kościele, bardziej to piosenka jednego z naszych polskich wieszczy. Jeszcze się kiedyś nawrócę. Jeszcze do Ciebie powrócę. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie. Nie kiedyś. Bo może nie będę miał tego kiedyś. Nie czekajmy na święta wielkanocne, że coś się wtedy ze mną stanie. Tak jak, że czekamy na Wigilię. Nie? Wigilię to sobie przebaczę nawzajem. Nie? A to cały rok? Nie kiedyś wszystko, kiedy może nas wrzucą do tego dołka śmierci i robaki nas zjedzą, ale teraz, dzisiaj, w tym momencie Jezus mnie chce wskrzesić. Chce mnie ożywić. Chce tchnąć we mnie ducha życia. To słowo, które teraz słyszysz, jest do ciebie w tym momencie. Kiedy Jezus ci mówi: wstań z twojego grzechu. Pozbądź się tego zła. To orędzie jest do ciebie w tym momencie. Ale idźmy dalej. To jest trzecie słowo posłania, które nam dzisiaj Jezus daje. Trzecia wskazówka, gdzie Pan Bóg nas posyła. Kiedy Jezus uzdrawia chorego, to pobożni Żydzi, faryzeusze, uczeni w piśmie, reagują na ten czyn gniewem i pragnieniem zemsty. Jak to jest bliskie każdemu z nas, albo przynajmniej wielu z nas, kiedy wiele razy w naszym życiu tak jest, że bez przyczyny, bez jakiegoś racjonalnego wyjaśnienia, trafimy kogoś, by go wręcz zabić. Oczywiście najpierw słowem, plotką, oskarżeniem. To pewnie rodzi się zazdrości. Nie? Ale słowo i to Boże Słowo, Słowo Jezusa uczy nas, tak sobie to nazwałem, żebyśmy pozwolili innym robić dobro. Nawet lub przede wszystkim, kiedy to nie jest po naszej myśli.
żebyśmy pozwolili być innym sobą. I tym sobą, żeby oni czynili dobro. To, co Jezus mówi, po owocach ich poznacie. Kto nie jest z nami, nie jest przeciwko nam. Nie musi być. Nie muszą wszyscy tak samo wyglądać jak ja. Świat jest piękny przez to, że jest różnorodny. Kochani, jakby ten świat wyglądał, kiedy by drzewa byłyby wszystkie takie same, domy byłyby wszystkie takie same, gdybyśmy my tak samo wyglądali. Gdyby wszyscy wyglądali tak jak ja. No świat byłby nudny. Albo jakby świat wyglądał jak któraś z was pani czy panu. Wszyscy kopia. Pan Bóg nie stworzył człowieka na takiej zasadzie, że stworzył jednego i popatrzył, udał mi się. Nie? Więc biorę go na ksero, wystukuję razy 7 miliardów. Nie? Nie? Każdy z nas jest inny. Różnimy się. I to jest piękno, że każdy z nas jest inny, że świat jest różnorodny. I pozwólmy ludziom być innymi. Nie? Ucieszmy się tym, że jesteśmy inni. Jedność to nie jest jednolitość. Jedność wyraża się w tej różnorodności. Ta różnorodność jest bogactwem naszym. I dziękujmy dzisiaj, że ktoś jest inny. Pozwólmy mu być innym. Pozwólmy też dzieciom być innymi niż my. Nie mówmy naszym dzieciom, jak ja byłam w twoim wieku, to tak i tak się zachowywałam. I co z tego? To, co my jako młodzi księża słyszymy, nie? Jak ja byłem w twoim wieku, to miałem 400 ministrantów. I 1000 grup prowadziłem. I co z tego? I co z tego? Każdy z nas jest inny. Nawet patrzcie, nawet Pan Jezus, kiedy uzdrawiał w Ewangelii, za każdym razem inaczej uzdrawiał. Podchodził do człowieka za każdym razem inaczej. Przecież wiemy, że to, co nas w życiu w tym momencie zachwyca, jutro nas nie zachwyci. Coś innego będzie nas zachwycało. Nawet ze Słowem Bożym tak jest. Na modlitwie. Że dzisiaj do mnie to coś przemawia, a jutro coś innego. I Kościół jest piękny nie wtedy, kiedy też w Kościele jesteśmy tacy sami. Tak samo przystrzyżeni, tak samo się modlimy, tak samo pewne rzeczy rozumiemy. Ale Kościół jest piękny przez różnorodność. Przez to, że mamy tyle form modlitwy, że mamy tyle zgromadzeń. I jasne, że redemptoryści to jest najlepsze zgromadzenie w Kościele, ale gdyby tylko byli redemptoryści, to by było nudne. Dziękujmy Bogu, że są księża decyzjalni, wspaniali księża, tak jak u was w parafii. Że są inne zakony, bo to jest różnorodność. Pan Bóg tak nam pokazuje tą różnorodność. Nie? Bo Kościół i my, w którym też jesteśmy, w którym tworzymy, jest piękny, jest też arcydziełem. I jak zabraknie jakiejś części w tym arcydziele, no to będzie to arcydzieło wybrakowane. Dzisiaj rano wpadłem na taki pomysł, że ten świat jest jak takie puzzle. Że my jako ludzie tworzymy takie puzzle, nie? Tylko nie 100 części, 1000 części, które tam układamy tygodniami, tylko miliardy miliardów. I każdy ten puzzle, nie wiem jak to się odmienia, tak to się mówi, puzzle, ta cząstka w tych puzzlach jest ważna. Jak ta jedna część zniknie, to ten obraz będzie w tych puzzlach wybrakowany. Jak mnie zabraknie w Kościele, to ten Kościół będzie wybrakowany. Będzie jakiś brak, jakaś pustka. Pamiętam, jak kiedyś słyszałem takie kazanie pewnego benedyktyna, który mówił o świecie, o ludziach, w kontekście też dzieci, które się poczęły, a które się nie narodziły. Mówi, te dzieci, które się poczęły, też tworzą pewną całość. I mówi, jak nie pozwolimy tym dzieciom się urodzić, to ten świat jest jak durszlak, podziurawiony. I kiedy nas zabraknie w świecie, to ten świat jest podziurawiony. I kiedy mnie zabraknie w Kościele, to ten Kościół jest podziurawiony. Jesteśmy w Kościele potrzebni. Jesteś w Kościele potrzebny. Bóg cię potrzebuje w Kościele. Kiedy masz 12 lat i kiedy masz 10 lat. Nawet kiedy może jesteś w takim wieku, kiedy mówisz, że nie jesteś światu potrzebny czy potrzebna. Pani, pozwólcie na taką pewną historię. Pewnej chorej, do której chodzę co miesiąc z Komunią Świętą i w pierwszy czwartek marca poszedłem do niej, wyspowiadałem ją, udzieliłem mi Komunii Świętej, już chciałem iść, bo czekały następne osoby. Mówi, żeby ojciec tak chwilę poczekał i mnie posłuchał, bo chciałem coś ojcu powiedzieć. Mówi, mam już 90 lat,
I ostatnie lata to były lata goryczy. Ja każdego wieczoru modliłam się o jedno, że Panie Boże, jeżeli istniejesz, jeżeli naprawdę jesteś, jeżeli mnie kochasz i mnie słuchasz, to daj mi taką łaskę, żebym się już nie obudziła rano. Bo mieszkam sama na piętrze, a moim jedynym towarzyszem to jest chodzik. Nie mogę już nikomu pomóc. Nie jestem potrzebna. Nawet użyła takiego obrazu, że ta mucha, która blata po tym mieszkaniu i mnie strasznie wkurza, ona ma więcej do zrobienia w tym świecie niż ja. Mówi, proszę Ojca, miałam taką modlitwę, takie doświadczenie. Nie czułam się nikomu potrzebna, bo nie mogłam nikomu pomóc. I w pewnym momencie przyszła jakaś taka myśl. Ja wierzę, że to jest łaska. A nagle zobaczyłam w swojej dłoni różaniec. I jakaś taka zbawienna myśl. Przecież Ty teraz o wiele więcej możesz. I powiedziała, od tego momentu moja modlitwa wygląda tak. Panie Boże, jeżeli istniejesz, jeżeli mnie kochasz i mnie słuchasz, to daj mi żyć jak najdłużej. Bo ja wiem, że każdy dzień jest mi potrzebny do modlenia na tym różańcu za moje dzieci, za moje wnuki. Że teraz mogę im więcej dać niż wtedy, kiedy mogłam im pomagać, nawet finansowo. Teraz mam taką kiepską emeryturę, ale na tych paciorkach przesuwanych każdego dnia ja im daję większą pomoc. Kochane babcie i kochani dziadkowie, którzy tutaj też jesteście, którzy może macie takie doświadczenie, że uwierzyliście w to, że nie jesteście nikomu potrzebni. Potrzebujemy was. Kościół was potrzebuje. Potrzebuje waszych różańców. Potrzebuje waszej modlitwy. Potrzebuje waszego tracenia czasu na modlitwie. Potrzebuje waszych zdartych kolan. Tych momentów na adoracji. Bo patrzmy na zakony kontemplacyjne. Ileż razy ja, kiedy uczę katechezy w szkole średniej, młodzi mi mówią, po co takie zakony? Po co takie siostry? Żyją za tymi kratkami i co one dają? Nie katechizują, nie prowadzą ochronek, nie pomagają chorym. Tylko żyją sobie tam w zamknięciu. Ale świat się kręci i Kościół się kręci dzięki nim. To one są fundamentem Kościoła, dlatego że dzień i noc adorują Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Że to pozorne zmarnowanie czasu, pozorne zmarnowanie życia, to pozorne nic nie robienie przed Jezusem jest największym dziełem, które mogą w życiu zrobić. Kochani, świat nas potrzebuje. Potrzebuje naszej modlitwy, naszego bycia tutaj. Więc odwagi. Kochani, odwagi, nie bójmy się. Nie? To, co mówił Benedykt XVI, kiedy pielgrzymował po raz pierwszy do Niemiec, do swojej rodzinnej ojczyzny, kiedy mówił, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Albo co mówił Jan Paweł II, kto ufa, kto wierzy, niech się nie boi. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Nie lękajcie się, nie bójmy się tego wszystkiego, co w naszym życiu jest. Jak jesteśmy z Panem Bogiem, to nic nas nie ruszy. Pozwólcie, kochani, na ostatnią historię, bardzo krótką. Jest taki człowiek, który się nazywa Tim Renard, który napisał książkę autobiograficzną Silniejszy od nienawiści. To jest człowiek, o którym wszyscy w życiu zapomnieli. Kiedy miał 3 lata, mama w nocy wzięła go z domu i przywiązała go do latarni i zostawiła. Nad ranem, kiedy policja znalazła tego małego, zmarzniętego chłopczyka, odwiozła go do domu. W domu był tylko ojciec, który był alkoholikiem, który non-stop pił. Kiedy wracał do domu, to bił tego małego Tima. Kiedy miał 8 lat, to tak mocno został pobity przez swojego ojca, że trafił na 1,5 roku do szpitala. Większość był w śpiączce. I kiedy był dorastającym chłopakiem, kiedy trafił, bo oczywiście ta patologia z domu przerodziła się z tego, że też wchodził w różne przestępstwa. I kiedy właśnie był tym dorastającym chłopakiem, to miał takie 2 marzenia. Tak bardzo skrzywdzony chłopak miał, w serce skrzywdzone miał 2 marzenia. Pierwsze marzenie to miał takie, że jak dorośnie, to żeby zabić ojca. A drugie marzenie to, żeby zostać szefem gangu, żeby się go wszyscy bali. I tak trafiał z poprawczaka do poprawczaka, wreszcie do więzienia. Kiedy wyszedł z więzienia, trafił na budowę w Paryżu,
I tam spotkał pewnego mężczyznę, katolika, który zaczął opowiadać mu o Bogu, który go kocha, który o nim nie zapomniał. Tim przez całe życie nosił w swoim sercu to, co dzisiaj czytaliśmy w pierwszym czytaniu. Pan o mnie zapomniał. Pan mnie wykreślił z pamięci. Wszyscy o mnie zapomnieli. Ale Pan Bóg odpowiada, czy może kobieta zostawić swoje dziecko, ta, która nosiła go w swoim łonie? Odpowiemy dzisiaj, może. Są takie sytuacje. Raz na milion. Ale Pan Bóg mówi, ale ja nigdy o Tobie nie zapomnę. Choćby cały świat o Tobie zapomniał, to wiedz, że ktoś przy Tobie jest. Że jest Pan Bóg, a jak jest troje, jest Maryja, są święci, są aniołowie. Pamiętajmy o tym. Z tym idźmy w świat. Z tym wracajmy z tego kościoła, z tą odwagą. I dalej Izajasz mówi, oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Przebite dłonie, bo to jest zapowiedź ukrzyżowania. Pan Bóg po to sobie dał przebić dłonie, żeby ciągle o mnie pamiętać. W Jego ranach jest Twoje, moje imię. Pamiętajmy o tym. To jest to orędzie. Orędzie, że jestem kochany. Że jestem chciany przez Pana Boga. I że jestem Jemu bardzo, bardzo potrzebny. W świecie, w życiu, w Kościele. Amen.